Nieczęsto jest mi dane sięgać po komiksy niepochodzące stricte z kraju kwitnącej wiśni, a jeszcze rzadziej omawiam je na swoim kanale. Jednak czasem się zdarzy. Dziś na celowniku jedynie pierwszy tom tytułu, który ma co prawda po części japońskie korzenie dzięki ilustratorce Sanie Takedzie, jednak za samą historię odpowiada amerykańska pisarka Marjorie Liu. Przed wami owoc tej kolaboracji, czyli Monstressa, niezwykła steampunkowa opowieść fantazy, w Polsce wydana przez wydawnictwo Nonstop Comics. Fabuła komiksu opowiada o nastolatce imieniem Majka Półwilk, która ocalała z wojny między ludźmi oraz rasą Arkanijczyków. Poznajemy ją jako niewolnicę, co od pierwszych chwil obrazuje trudne położenie, w jakim znalazła się bohaterka. Pamięć o przeszłości, walka o wolność i nieustająca próba odnalezienia się w świecie to jednak jej najmniejsze problemy. Ciało Majki zamieszkuje bowiem tajemnicza bestia, która tylko czyha, by przejąć nad dziewczyną całkowitą kontrolę. W rzeczywistości, w której co krok pojawia się jakieś niebezpieczeństwo zagrażające jej życiu, ta przeklęta moc często okazuje się jedynym sposobem dziewczyny na uratowanie swojej skóry. Komiks już od pierwszych chwil rzuca nas na głęboką wodę, pokazując, jak brutalnym i rozbudowanym światem mamy styczność. Podróż bohaterki jest tylko takim głównym rdzeniem w wielkiej mieszaninie wątków, która zdecydowanie nie prowadzi czytelnika za rączkę. Najróżniejsze intrygi, powojenne wspomnienia, dyskryminacja na tle rasowym, zagrywki polityczne, czy w końcu choćby krwawe sceny walk, to wszystko to tylko pojedyncze płatki na mleku, które razem tworzą naprawdę ciekawą i co ważne spójną, pasującą do siebie całość. A to z pewnością jest nie lada sztuką przy tak ogromnym zróżnicowaniu postaci, natłoku tajemnic, których rozwiązania zapewne poznamy w dalszych zeszytach, oraz łączeniu ze sobą na pozór kompletnie przeciwnych sobie elementów. No bo jednak krwawe historie w steampunkowym klimacie nie kojarzą nam się na co dzień z przemądrzałymi gadającymi kotami czy małymi dziewczynkami o lisich uszach. Jednak z jakiegoś powodu w Monstressie to wszystko pasuje do siebie wyśmienicie. Czy to kwestia dobrze poprowadzonej narracji, czy może wyjątkowo specyficznej palety kolorów, a może wszystkiego po trochu. Jedno jest pewne, komiks został przemyślany i przygotowany niemalże po mistrzowsku, a żeby jeszcze bardziej podsycić nasze zainteresowanie uniwersum, między rozdziałami kocia profesor Tam-Tam zdradza jeszcze więcej ciekawostek i realiów ze świata Monstressy. Na uwagę zasługuje również fakt, że w historii zdecydowanie dominują kobiece postacie. To właśnie one są głównymi ogniwami najbardziej krwawych potyczek. Mężczyźni pojawiają się natomiast przeważnie jako postacie drugoplanowe lub epizodyczne. Czytając komiks, można odnieść miejscami wrażenie, że Majka jest jego najmniej ciekawym elementem i bynajmniej nie chodzi tu o to, że jest postacią nudną, bo wręcz przeciwnie. Jednak przy festiwalu osobowości, ras i designów, jakie zaoferował nam pierwszy tom, ciężko tak naprawdę skupiać się na losach protagonistki. Jest po prostu za dużo rzeczy, które odciągają od niej uwagę. Wiele serii boryka się z tym faktem, jednak czy to wada, czy to zaleta, pozostaje kwestią raczej indywidualną. Pomimo obecności elementów komediowych i dużej ilości akcji, komiks nie jest łatwo przyswajalną czytanką na jeden kubek herbaty. Każda strona wnosi sporo treści, a sama konstrukcja rozdziałów sprawia, że momentami można się nieco pogubić. Jest masa przeskoków do wydarzeń z przeszłości i nagłych powrotów do bieżących wydarzeń. Ponadto równolegle dzieje się wiele rzeczy w wielu miejscach, co sprawia, że od czytelnika jeszcze bardziej wymagane jest skupienie podczas lektury. Warto jeszcze dodać nieco o samych ilustracjach, które są po prostu fenomenalne. Mamy tu sporo elementów art deco, na których ciężko nie zawiesić oka choć na parę sekund, a Sana Takeda, dbając o szczegółowość każdego panelu i wyjątkowo mocno ograniczając paletę kolorów, idealnie dopasowała graficzną stronę komiksu do bogatego i ponurego świata Marjorie Liu. Pierwszy tom zdecydowanie wystarczy, by docenić Monstressę i zdecydować, czy ma się ochotę sięgnąć po kolejne tomy. Sam komiks oraz jego autorki wygrały wiele prestiżowych nagród, m.in. kilkukrotnie nagrodę Hugo za najlepszą powieść graficzną, a skoro już o nagrodach mowa, jedno z was również może coś wygrać. Ogłaszam mały konkurs, w którym do wygrania będzie pierwszy tom Monstressy, nówka sztuka, nieśmigana. Co musicie zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Wystarczy, że uzupełnicie dymek na poniższym panelu w jakiś oryginalny, ciekawy sposób. Czy to żartem, czy to z powagą, czy to cytując jakiegoś znanego poetę. Swoje pomysły odsyłajcie na adres axerfishkonkurs@gmail.com, a zwycięzcę wyłonię do 16 listopada. Jak coś, to sam panel do edycji znajdziecie w opisie filmiku. Tymczasem ja dziękuję wydawnictwu Nonstop Comics za egzemplarz recenzencki, a samemu żegnam się z wami i życzę spokojnego jesiennego wieczoru.